żeby Maja mówić i o tym, jak Jezus mówi o winnym krzewie, kto trwać będzie we mnie, to ja będę też w nim trwał. Jak jesteśmy złączeni z Jezusem, przechodzimy na mszę świętą, to jakby kanałami różnymi przychodzi do nas łaska. Tak jak płynie w krzewie winnym soki, to był obraz szczególny dla Żydów. A Jezus jakby chciał im ukazać, że muszą trwać w nim. Żydzi nie za bardzo chcieli trwać w Jezusie. Nawet go odrzucili, ukrzyżowali. I dlatego muszą pokutować. Jakby w zaciemnieniu niektórzy z nich się nawracają. Przychodzą i znowu płynie świeża krew Jezusowi. Te soki, tak jakbyśmy przychodzili na mszę świętą i przyjmowali Jezusa w Komunii Świętej, to tak jakbyśmy kroplówkę podwalczali, która jest niezbędna dla nas. Bez tego człowiek umrze, bez podłączenia się z Jezusem. Wyobraźmy sobie, ile latami nieraz człowiek nie przyjmuje Komunii Świętej. Nie jest podłączony. Jak jest wtedy z Nim? Jak usycha wewnętrznie? Dlatego Jezus pragnie, żebyśmy się podłączyli. Elvis Presley, jest tak sobie tak czytałem przykład o nim, jako dziecko przychodził do kościoła zielonoświątkowców, rodzice jego przeprowadzali. Czekał, już nie mógł się doczekać niedzieli, bo tak pięknie śpiewali w kościele. On tak bardzo lubił śpiewać, ten słynny Elvis. I on, mając 8 lat, tak bardzo cieszył się, że tutaj właśnie zdobywa pierwszy szlif śpiewu w kościele. Później się przeprowadzili, mając 13 lat, w inne miejsce. Stopniowo przestał chodzić do kościoła, przestał trwać. I później, gdy już tuż przed śmiercią, mając 42 lata, tak mówił, zmarnowałem swoje życie. Chciałem być bogaty, sławny i szczęśliwy. Te dwie otrzymałem bogactwo i sławę, ale nie jestem szczęśliwy. Umierał pijąc czy alkohol, czy narkotyki. Niszczyły go dokumentnie w samotności. Ale wydawało mu się, że będzie miał wszystko, ale się odciął od Pana Boga. Jest jego grób, Memphis. To wszystko jest, ale właśnie nie ma tego właśnie, co on sam stwierdził, szczęścia. A my jako Polacy podłączyliśmy się pod Matkę Najświętszą. Ona spośród wielu narodów wybrała nasz Polski. Zauważmy, że nikt, żaden z narodów nie ma jej królową. Mam tutaj sobie też zapisałem 15 sierpnia 1617 roku, więc w XVII wieku ksiądz Giulio Manicelli z Neapolu, jezuita, przeżył objawienie Matki Bożej, podczas którego dostał wyraźne polecenie, by Maryję ogłoszono i nazywano królową Polski. Jezuici włoscy przekazali tę treść jezuitom polskim. W Polsce wielkim orędownikiem był Maryjnym, był jezuita, późniejszy święty Andrzej Bobola. Autor tekstu ślubów lwowskich dla króla Jana Kazimierza. Polska musiała przeżyć jeszcze wiele. On, ten jezuita, dopiero powiedział po iluś tam latach, w 1635 roku dopiero Polakom, gdy Matka Boża dawała znaki, zwycięstwo nad Szwedami i król widząc to 1 kwietnia 1656 roku w katedrze lwowskiej składa uroczystym aktem kraj pod opiekę Matki Bożej. Później przychodzą czasy rozbiorowe. Konstytucja 3 maja 1791. Niecały rok. Wspaniała konstytucja. Ułożyli ją w Kuźnicy Kołodziejowskiej. Ludzie
światli, ale wpływ na nich miał oświecenie. Może też by odchodzili od Boga, ale wiedzieli, że nawet może się zjednoczyć tylko w Bogu. Dlatego w prawdziwym wstępie do Konstytucji w imię Trójcy Przynajświętsz odwołują się do Boga i widzą, że naród jedynie można zjednoczyć w Bogu. Ta światła Konstytucja, która zjednoczyła naród, mieli przywileje magnaci, szlachta, a w tej Konstytucji po trochę im ten przywileje odbierano. Magnaci sprzedawali nas w Polskę. Tak jak znamy to z Radziwiłłów, jak sprzedawali, oddawali szlachta, podobnie. I tak Konstytucja jednoczyła naród przez 200 lat po wojnie, w czasach komunistycznych, jakby nowa historia, którą zapierano się korzeniami, że my jesteśmy powojenni. Ksiądz prymas Stefan Wyszyński przypomina, że nasza historia nie zaczęła się po wojnie, ale trwa 1000 lat. Jakby te korzenie przypominały, jacy jesteśmy, skąd mamy czerpać te soki. Gdy człowiek nie zna własnej historii, tak jak wy tutaj mieszkający w Kociorzowach, byście nie znali historii, to bardzo szybko człowiek wyjedzie z Kociorzów gdzieś za granicę, daleko i zapomni. Może na starsze lata, tak jak ten umierający Elvis sobie przypomni o swoich korzeniach. A jeśli człowiek zna historię swojego narodu, swojej miejscowości, to jest szczęśliwy, bo może wracać. Mamy wspaniałą historię, tak przytoczę w języku polskim. Zaczytanie książek groziło represją. Dzisiaj dla was drogi Henryka Sienkiewicza próbuje się zastąpić pełnym poradni czarodziejstwa Harry Potterem. Ja pamiętam, jak myśmy czytali w 7 klasie trylogię na wyścigi z kolegami. Jak cieszyliśmy się, jak mogliśmy ogniem i mieczem, potop, pan Wołodowski. A teraz to jakby to usunięto. Zmniejszono godziny historii i człowiek widzi, jak nasz kraj powoli marnieje. Ile Polaków było wspaniałych, takich można przytoczyć z nazwiska, z imienia. Adam Mickiewicz, Juliusz Słowacki, Zygmunt Krasiński, Cyprian Kamil Norwid, o polskich geniuszach muzyki, Fryderyk Chopin, Stanisław Moniuszko, Stanisław Wyspiański, artysta Jan Matejko, Władysław Reymont nawrócił się, gdy szedł w pielgrzymce. Później napisał tam książkę Chłopi. Ale właśnie ten, który nawracał się, potrzebował znowu Matki Bożej. I tyle mamy wspaniałych postaci. Polska była w niewoli 123 lata. Ale kultura, religia, wiara trzymała. Teraz, gdy się zaatakuje kulturę, wstrętne obrazy, jakieś sztuki złe przeciwko Panu Bogu, a więc powoli się podcina nasze korzenie, zmniejsza się historię. Człowiek już młody nie zna historii. Nawet nieraz swojego hymnu narodowego może nasze dzieci jeszcze znają, ale nieraz na uroczystościach ktoś puszcza z magnetofonu hymn państwowy. Nie róbmy tak. Była taka piosenkarka, która kiedyś chciała na stadionie zaśpiewać swoją wersję. Jeszcze Polska nie zginęła, ale to nie. Polacy potrafią śpiewać. Potrafią całą duszą, całym sercem. I wspomnę, że nasza Rzeczpospolita jest do swej Najświętszej Marii Panny Królowej w obrazie częstochowskim cudownie słynący przywiązana. Tak pisali o niej kronikarze Jan Długosz i inni. Chciałbym zakończyć tym, jak mówił ksiądz prymas Stefan Wyszyński w Gnieźnie w 1981 roku, gdy rodziła się Solidarność. Nie trzeba się oglądać na innych, na tych czy owych, może na polityków, żądać od nich, aby się odmienili. Każdy musi zacząć od siebie. Kiedy wszyscy będziemy się odradzać i politycy będą musieli się odmienić. Czy będą tego chcieli, czy nie? Nie idzie bowiem w tej chwili w ojczyźnie naszej tylko zmianę,
instytucji społecznej, nie idzie tylko o wymianę ludzi, ale idzie przede wszystkim o odnowienie człowieka. Idzie po to, aby człowiek był nowy, aby nastało nowych ludzi, ludzi plemię. Abyśmy nie wstydzili się swojej historii, swojej wiary, swojej miłości do Boga i do Ojczyzny. I to właśnie tak potrzeba nam w dzisiejszych czasach. Prosimy Cię, Królowo, pomóc, abyś wlewała w nasze narodowe serce szacunek i miłość do Ciebie, a poprzez ten szacunek i miłość do Boga, do Twojego Syna Jezusa Chrystusa, który wlewa w nasze serca ciągle świeżą miłość, którą przyjmiemy w pełni święta. Wzrastamy i żyjemy. Niech Bóg Wam da tą łaskę, siłę, aby Wasza krew żyła, która płynęła krew Jezusowa.